Nie no, ja coś śliwa, słuchajcie, co tu więcej mówić? Strasznie fajny ty. Chciał być kimś przede wszystkim. On chciał być kimś, niestety nie chciał być tym, kim był. I to był jego podstawowy problem. Największy kanciarz PRL-u. Zaczęło się od tego, że zatrudnił się jako górnik, nie posiadając żadnych kompetencji. Bo temu. Węgiel się na***dala i węgiel wychodzi. A człowiek w tym całym momencie buduje sobie pozycję względem tego, czy ktoś pracuje, czy nie. Czyli nasza kopalnia chodzi pięknie, więc ja się w tej kopalni w tym momencie będę żenił, prawda? Wyprawił sobie iście górnickie wesele i z tym dał sobie, wszyscy mu uwierzyli. Cwaniaczek, wszyscy mu uwierzyli. Mu uwierzyli. Przyjechała władza. Was ist los? Mówi, ty śliwa, dlaczego ty jesteś górnik, jak to nie jesteś górnik? A on mówi, I'm nicht górnik, but I'm nicht górnik. No i poszedł do pierdla, bo jego tłumaczenie nie było wystarczająco okej. I 7 lat w pierdlu spędził, przemyśliwszy swoje wszystkie doczesne występki. No i słuchajcie, przemyślał sobie swoje przyszłe życie. Stwierdził, a dlaczego by żyć normalnie? Dlaczego nie mogę żyć tak, jak chcę? Zmienił nazwisko ze Śliwa na Silberstein. Silberstein właściwie. Wyszedł z pierdla, podrobił paszport dyplomatyczny, podrobił wszystkie dokumenty według myśli, które sobie, według jakby procesu, wszystko inne miał już przemyślane. Wrocław, hotel Metropol, hotel Monopol, wróć, nie Metropol. Wpada z żoną. Z jaką żoną? Żony, wróć, żony nie ma. Poszedł do dyrektora hotelu Monopol i powiedział co? Proszę pana, wysłała mnie ambasada austriacka. Chciałbym, żeby ta miejscówka zamieniła się w oficjalną austriacką miejscówkę dyplomatyczną. Proszę bardzo, nasz ambasador, proszę bardzo, zapraszamy tutaj najdroższy pokój, oferujemy tutaj penthouse na najwyższym piętrze, jeżeli pan taki dystyngowany. On mówi, oczywiście, nikt tego nie sprawdził. Jest 23 czerwca 1983 roku. Jesteśmy miesiąc po zakończeniu stanu wojennego. Władza myśli, że wszystko jest okej, nie ma strajków, nic się nie dzieje, a masy ufają Jaruzelowi. Ale to nieprawda. Drugi dzień wizyty naszego Jana Pawła. Politbiuro myśli, luz, k***a, spokój. Już nic nie może się wydarzyć. Raporty poszły, podsłuchy poszły, wszystko do Moskwy. Moskwa w Warszawie, Warszawa w Moskwie. Ten k***a generał, wiecie, który ten? Jest okej, wszystko okej, a tu nagle dzwoni papież i mówi. Słuchaj, jest sprawa, chciałbym się spotkać z Lechem Wałęsą. Całe politbiuro k***a zamarło. Generał Kiszczak mówi, w***u się mówi, baczność żołnierze! I zawołał mojego ulubionego, imienia nie pamiętam, ale nazwisko jest bardzo ortodoksyjne, kapitana Schaba. Schab, słuchajcie, k***a, trzeba wszystkie wszędzie założyć te podsłuchy do talerzyków, krzeseł, widelców, kubeczków, wszędzie mają być posłuchy, a najważniejsze, żeby w saloniku były, ponieważ w saloniku będzie spotkanie, gdzie wąsaty, czytaj Lech Wałęsa, i biały, czytaj Jan Paweł II. Odbędą niezwykle ważne spotkanie, którego nie mieliśmy w planie, więc się zbieraj z schabu i jedź tam i k***a, montuj! Wszystko jest gotowe, dojeżdża, prawda, papież, a cały czas Lechu mówi, to jest podpucha, k***a.
A to jest podpucha, na pewno mnie ruskie chcą wziąć na interwencję, na integrację, na te wszystkie, prawda, sprawy związane, prawda, z czasami. Teraz jest ten moment, kiedy zacytuję mojego jednego z dwóch mistrzów tej historii. Poszklanie i narusztowanie, lechu. Wspaniały Władysław, który jest naprawdę wspaniały, wziął udział w olimpiadzie. Mamy rok 1980, naprzeciwko wyselekcjonowanego rosyjskiego tyczkarza stanął nasz tyczkarz. Volkov, który został wystawiony jako terminator, najważniejszy radziecki sportowiec, jemu w jego kombinacie rosyjskiej, radzieckiej, ciężkiej, lekkiej, ale ciężkiej atletyki, tamten ichni prezes mówi tak: Volkov, wy będziecie najlepsi na tej olimpiadzie. My wam zrobimy хорошо. Volkov pyta: Ну как? Ani odpowiadает: Ну так. Tak точно, генерал атлетик. Tylko nasz Władysław wiedział, co naprawdę się wydarzyło. Otóż, kiedy skakał Volkov, otwierały się wielkie drzwi stadionu, przez które wpadał wiatr z nad tundry, tajgi, który podnosił wysportowaną szczupłą dupę Volkova do góry i pokonywał te 2-3-4 cm więcej niż było to w planie. Ale nasz sportowiec był silniejszy niż to. Stanął przeciwko tej tyczki zawieszonej na 5,72 m. Lekka różnica. Pomyślał sobie: Volkov niesiony wiatrami przeleciał taką wysokość. Muszę go pokonać. To jak nie ja. Ja nie polecę? Ja tyle nie wypiję? Więc rozpędził się, wbił tą tyczkę, wyrzuciła go do góry. Przeleciał nad tą tyczką i to jest coś, co zawsze mnie zajmuje. Czy czas wtedy spowalnia? Cała 70-tysięczna jadowita twarz tej wstrętnej widowni, która tam siedziała, krzyczała do niego: Ja twoju mać! Nie znam nawet takich radzieckich przekleństw, jakie mógłbym tobie, Władysławie Kozakiewiczu, twarz rzucić cypier. I on, nie dość, że skakał w tym momencie bez wiatru w plecy, jak Volkov. 70 tysięcy gardeł wyje. Nie. Ten moment, kiedy mija tyczkę, ląduje, jego ręka wędruje tu, jego wspaniałe zęby odsłaniają się, piękne i czyste i białe jak na ten ustrój, bardzo białe, co było trudne do osiągnięcia, ale kiedy się chlur rozwołało zęby, pokazuje im tak. Zobaczcie materiały archiwalne, te zęby. I jest taka radość, tak spełniona radość, pokazuje wam. Nie ch**ja. Takiego wała. To były lata 80., a w zasadzie końcówka 70. Zdzisław Najmrocki, nikomu nieznany obywatel, miał iść do wojska. Ale koledzy z wojska powiedzieli tak: stary, przecież nie musisz siedzieć jako ten trep zwykły, normalny. Możesz zostać komandosem. Wtedy komandosem to było coś. Jak pojedziesz z Żagania, z jednostki pod Warszawę i nie złapie cię żandarmeria, no to wtedy będziesz komandosem, bo to będziesz wtedy gość. Uciekł tej żandarmerii, wyskoczył z pociągu, wskoczył do drugiego, bla, 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 dziękuję, uciekł. No i okazało się, że jest fajny facet. Ale nie przystąpił do tych komandosów, ponieważ miał inne cele w swoim życiu. Obrabia peweksy. Peweksy to kiedyś, to było coś. Miałeś dolara i za tego dolara mógłeś sobie kupić tak, albo pastę do zębów, albo pół litra dobrej wódki. Wiadomo, wybór był prosty. Bardzo poważną rolę gra w tym tej naszej całej opowieści mama Zdzisia Najmrockiego, jaka Sabina Najmrocka. Sabina mówi tak: robimy dziurę w wystawie sklepowej. Kolega, który tam jest na zewnątrz, przykleja plakat i nikt nie wie, co się dzieje w środku.
A w środku, wiadomo co w środku, bierzemy czekolady, alkohol, RTV, czyli magnetowidy, telewizory i te rzeczy różne, albo dżinsy na przykład. No i tak przez 2 lata udało się naszemu Zdzisiowi, kochanemu, 71 peweksów zrobił. Niestety, został złapany.